Dzisiaj na piłce, bo były skargi, że krzesło trzeszczy, więc jestem na piłce. A dzisiaj spotykamy się po to, aby omówić 25 mitów, które były powielane w 2000 roku najczęściej. Tutaj mam wymienione, wypisane 27 dokładnie. Jeszcze zobaczę, czy wszystkie omówię, ale 20 minimum zrobimy. Dlatego lecimy od razu z pierwszym mitem, że białko uszkadza wasze nerki. Oczywiście jest to mit. Wiele badań było oczywiście w 2000 roku przedstawianych na łamach czasopism, blogów i tak dalej, z tym, że tam nie było podsumowania kluczowego, że te osoby nie piły odpowiedniej ilości wody, płynów, czyli osoby, które przede wszystkim, pamiętajmy, nie mają predyspozycji, bo jeżeli są jakieś historyczne choroby w rodzinie, no to związane z nerkami, no to to prawdopodobieństwo chorób nerek wzrasta. I wtedy trzeba się pilnować przede wszystkim pod kątem środowiskowym, czyli ograniczamy toksyny, jeżeli są jakieś niedoleczone infekcje górnych dróg oddechowych czy zębów, no to musimy o to zadbać. Potem żywienie i tak dalej, ale białko to dopiero analizuje się na etapie, jeżeli z nerkami już coś się dzieje nie tak, no to wtedy rzeczywiście można rozważyć minimalizację tych protein, ale u zdrowego człowieka nie ma czegoś takiego, że białko jest szkodliwe. To jest pierwszy mit. Od razu go sobie wykreślam. Musisz jeść 5 posiłków, to jest drugi mit. Oczywiście nie ma czegoś takiego. Pamiętajmy, że każdy ma specyficzną, różną gospodarkę insulinowo-cukrową. Oczywiście diabetycy, jeżeli będą jeść 5 posiłków, jeszcze posiłki będą to węglowodanowe, no to siłą rzeczy nie jest to optymalny system żywieniowy w kontekście poprawy wrażliwości insulinowej, bo ta insulina cały czas skacze, wtedy być może te 3 posiłki będą lepsze jeszcze z obniżoną ilością węglowodanów prostych, czy w ogóle przetworzonych, no to jest tam amen w pacierzu, ale można wtedy też dorzucić przykładowo więcej kwasów tłuszczowych, żeby tą glikemię wyrównać i żeby wydłużyć sytość w postaci odpowiedniej ilości protein. Oczywiście takie bazy jak eliminacja śmieciowego żarcia, analiza składu pod kątem właśnie kwasów tłuszczowych trans, przesadnej ilości syropu glukozowo-fruktozowego, czy zresztą wszystkich syropów najróżniejszych, melasy i tak dalej, no to w tym kontekście analizujemy, ale nie ma czegoś takiego, że jest jakieś badanie, nie wiem, czy kohorta, czy metaanaliza, czy kliniczne badania mówiące, że trzeba jeść 5 posiłków. No nie ma czegoś takiego. Wszystko dopasowujemy indywidualnie do uwarunkowań życiowych, socjoekonomicznych również. Są osoby, które mają taki styl życia, że jedzą 5 posiłków, im to sprzyja, rekomendują jak najbardziej. Mogą tak jeść, ale to nie jest wyrocznia, że każdy tak powinien jeść. To jest drugi mit. Teraz węglowodany są niezdrowe. Oczywiście ten mit też jest nieprawdziwy, bo niezdrowe mogą być ewentualnie węglowodany rafinowane, czyli najróżniejsze ciastka, produkty spożywcze napakowane kwasami tłuszczowymi, trans, przesadną ilością cukru prostego, no to tego typu węglowodany są szkodliwe. No ale nie mylmy węglowodanów prostych, złożonych, od węglowodanów rafinowanych. Też musimy rozróżnić węglowodany proste, złożone i rafinowane. Węglowodany rafinowane, no to tak jak już mówiłem, że to są pododawane różne substancje, które nie są korzystne dla naszego układu odpornościowego, jelit i tak dalej. A węglowodany złożone i proste, no to złożone mają z reguły błonnik, proste nie mają. Do złożonych mogą być owoce, do prostych węglowodanów możemy zaliczyć, nie wiem, na przykład miód. No i tutaj oczywiście miód dobrze umiejscowiony w żywieniu, no też ma swoje miejsce i czas, ale tak jak mówię, to wszystko trzeba analizować w kontekście całościowej analizy naszego żywienia, a nie pojedynczych składników, że coś jest zdrowe, czy coś jest niezdrowe. Przykładowo batonik, który jest jedzony raz, dwa razy w tygodniu, on jest narzędziem, który ma wspierać naszą psychikę, żebyśmy nie wpadli w ortoreksję i z kolei analizowali co do grama, że tu mamy pół grama kwasów tłuszczowych trans i to już jest niezdrowe, a przykładowo 99% jemy warzyw i owoców. No to pamiętajcie, że te owoce i warzywa mają mnóstwo witamin, minerałów, polifenoli i one neutralizują ewentualne potencjalne pronowotworowe substancje. Dlatego też musimy patrzeć, jeszcze raz podkreślam, w kontekście całościowym.
Kolejny mit, tłuszcze są niezdrowe. No i tutaj ten mit pokutuje od lat 70., gdzie powstała w Stanach oczywiście reforma mówiąca, że od tłuszczu ludzie tyją, że to jest wina najróżniejszych chorób cywilizacyjnych ówczesnych czasów, tłuszcz. No i oczywiście to był kozioł ofiarny. No i co producenci żywności zaczęli robić? Oczywiście zaczęli usuwać kwasy tłuszczowe z produktów. Wtedy też powstał trend light produktów i tak dalej. Usuwali tłuszcz, ale co robili? Dodawali cukier. Co z tego, że produkt był light, 80% mniej kwasów tłuszczowych, tłuszczu w produkcie, jak dodawali o 40% więcej węglowodanów, tych wcześniej wspomnianych węglowodanów rafinowanych, i nagle ta gospodarka insulinowo-cukrowa społeczeństw się załamywała i wtedy dopiero tak naprawdę jeszcze bardziej pogłębiła się epidemia otyłości, cukrzycy, nowotworów i tak dalej. A problem polegał na tym, że ówczesne społeczeństwo już statystycznie zaczęło tyć tym, że był już rozwinięty transport. Ludzie wcześniej chodzili do sklepu, chodzili z buta, ewentualnie jechali rowerem, a jak transport się rozwinął, no to co? Jechali autobusem, komunikacją miejską. Ten NEAT, czyli spontaniczna aktywność fizyczna, była automatycznie zaniżona i wtedy też zaczęli ludzie chudnąć. No i oczywiście mania XXL. Wszystko było w tamtych czasach podwójne, potrójne, 10-paki, 30-paki. Im więcej, tym lepiej. Ten trend zresztą też kilka lat później dotarł do Polski. No i my po 89, gdzie też tych pieniędzy trochę więcej zaczęliśmy zarabiać i produkty przede wszystkim były ogólnodostępne, też nam się to czkawką odbiło w postaci pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa. No niestety tak to wygląda. Zawsze trzeba się suplementować. No i tutaj chodzi mi głównie o to, że jest wielkie nieporozumienie w kontekście multivitaminy, że multivitaminę sobie warto łykać, bo tam jest i witamina C, B, magnez, fosfor, cynk, tych wszystkich napchanych jest tak naprawdę witamin i minerałów, a no pamiętajmy, że żywienie, to czy mamy deficyty, zależy od całości, od ilości przykładowo stresu. Jeżeli mamy przewlekły stres, no to być może my nie potrzebujemy większej ilości witamin z grupy B, bo mamy zbilansowane żywienie, ale stres bardzo mocno zżera magnez, no to wtedy być może solo pomyśleć o suplementacji magnezu, czy osoby, które mają problemy z jelitami, no to wtedy nie biorą jakichś suplementów multivitaminowych jeszcze z elementami probiotyków, tylko idą do enterogastrologa, no i wtedy mają być może jakąś celowaną probiotykoterapię. Więc tu, jeżeli chodzi o personalizację, to powinno iść w tym kierunku, a nie takie łykanie multivitaminy, suplementów, bo ktoś tam gdzieś powiedział. A oczywiście jest faktem, że warto rozważyć ewentualną suplementację celowaną na podstawie morfologii, bo ta gleba jest demineralizowana już przez współczesne rolnictwo. Coraz mniej witamin i minerałów, kwasów tłuszczowych w tych produktach jest, dlatego no, można ewentualnie to rozważyć, ale świadomie, a nie tak na łapu-capu. Raz w roku musimy się odrobaczać. No ten mit też mnie śmieszy i przeraża zarazem. Odrobaczać to, wiesz, to powinien się, właśnie jak na Discovery, jest obcy w środku nas i tam rzeczywiście mamy jakąś egzotyczną larwę albo tasiemca, no to wtedy trzeba się odrobaczać, ale to się odrobacza na toksykologii przez parazytologa, czy nie wiem, czy to jest toksykologia, nieważne, u parazytologa, który rzeczywiście analizuje to, stwierdza to na podstawie specjalnych badań i wtedy można się odrobaczyć, ale pamiętajmy, że my jesteśmy jedną wielką bakterią, pasożytem. My na skórze mamy pełno bakterii, pasożytów. To jest też pomocne dla naszego układu odpornościowego, dlatego eliminowanie każdej bakterii pasożyta. Pamiętajmy, że my przykładowo mamy grzyb Candida. 70% społeczeństwa ma ten grzyb w sobie, ale to nie jest problem, że my mamy tą Candidę i każdy chce usuwać tą Candidę, tylko w momencie, kiedy dochodzi do przerostu Candidy, no to wtedy powstaje takie środowisko niekoniecznie korzystne dla naszego układu odpornościowego, że warto to skonsultować z enterogastrologiem i zastosować różne strategie eliminacji czy minimalizacji rozrostu tej Candidy, ale to też nie jest powiedziane, że każdy musi Candidę eliminować. Dlatego ten mit też chcę obalić. Detoks sokowy minimum 3 razy w roku. No to też jest hit. Pamiętajmy, że zdrowy styl życia,
Eliminacja przede wszystkim czynników, które nas zatruwają. Papierosy, alkohol, narkotyki, śmieciowe żarcie, metale ciężkie w pożywieniu, mniej jemy puszkowanych produktów. No tam są najróżniejsze toksyny ewentualnie, ale zdrowe, zbilansowane żywienie czy optymalizacja nawet stresu, wysypianie się, to na bieżąco nam usuwa wszystkie ewentualne toksyny. Pamiętajmy, że jedyny wpływ, na jaki mamy, to jest toksyny na poziomie układu pokarmowego. Czyli jeżeli mamy w pożywieniu jakąś toksynę, no to jesteśmy w stanie ją wychwycić na poziomie układu pokarmowego w taki sposób, aby ją wydalić przez stolec. Wtedy też odpowiednia ilość błonnika, polifenoli, niektóre kwasy tłuszczowe też mają tą zdolność absorpcji. Kwas fitynowy, szczawiany, to też wszyscy tak obwiniają, że samo zło, a tak naprawdę odpowiednie ilości szczawianów i fitynianów, one chelatują metale ciężkie, czyli tutaj oczywiście nadmiar, przykładowo fitynianu, powoduje, że nie wchłania się magnez, potas i tak dalej, ale to też ma zdolność wychwytywania metali ciężkich. Jeżeli zjemy jakiś mikrometal ciężki w pożywieniu i są tam fitiniany, to to też nam wychwyci na poziomie układu pokarmowego i wydali. Nie mylcie z tym, że będziecie jeść teraz fityniany i szczawiany, że wy gdzieś naczytacie się, że w mózgu macie jakieś toksyny i szczawiany, fityniany wam wyciągną z tkanek miękkich toksyny. No nie ma czegoś takiego, to już idziecie na toksykologię i macie wlewy ZDTA czy jakieś różne strategie, które oczyszczą waszą krew, wasze tkanki. Ale tak, to nie ma czegoś takiego. Zdrowy styl życia naturalnie oczyszcza nasz organizm. Żółtko to zło. No pamiętajmy, że to też jest bardzo szeroki temat, bo jajka i żółtka mogą być ewentualnie niezdrowe dla osób predysponowanych z hipercholesterolemią, czyli zaburzeniem genetycznym, który nie radzi sobie z dostarczaniem większych ilości cholesterolu czy kwasów tłuszczowych nasyconych, ale statystycznie społeczeństwo zdrowe może bez problemu jeść jajka, pod warunkiem oczywiście również, że nie mają nietolerancji czy alergii na alergii na jaja, bo jajo jest jednym z najczęstszych alergenów, ale pod kątem witamin, minerałów i puli aminokwasów żółtko jest idealną opcją, jaką możemy dostarczyć. Cholina w jajku też odżywia nasz mózg. Osoby, które statystycznie jedzą mniej kwasów tłuszczowych, są niestety głupsi, bo nasz mózg w 80% składa się z kwasów tłuszczowych, dlatego dbanie o odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych, EPA i DHA, zwłaszcza omega-3 to jest, to przyczynia się przede wszystkim do polepszenia funkcji poznawczych i zmniejszenia ryzyka chorób neurodegeneracyjnych w latach poprzednich. Szybciej też są ściągane tak zwane białka amyloidowe, czyli ten detoks mózgu jest na wyższym poziomie. Dlatego jajka mogą eliminować osoby predysponowane z alergiami, przykładowo, a nie wszyscy są skazani, żeby nie jeść jajek. Sól jest szkodliwa. No tutaj przede wszystkim pamiętajmy, że wiele osób straszy się, że nie możesz posolić sobie kanapki, bo dostaniesz nadciśnienie i tak dalej. To nie jest wina tego, że my posolimy kanapkę, tylko że jemy przetworzone produkty, które są napakowane tą solą. 2000 mg soli jest WHO bodajże ustaliło, a są inne jednostki bardziej wiarygodne niż WHO, które podwyższyło ten limit tego z tej soli, ale też bardzo istotne jest, abyśmy patrzyli w kontekście potasu, bo tak jak jest istotne HDL do LDL ta proporcja, jeżeli HDL i LDL rośnie, to prawdopodobieństwo ryzyka zawału serca wcale nie wzrasta, one by musiały się rozjeżdżać. I dokładnie to samo jest w kontekście sodu i potasu. Jeżeli jemy dużo sodu, a dostarczymy odpowiednią ilość potasu, to też to ryzyko nadciśnienia i tak dalej nie pojawia się. Jedzenie śniadań jest niezdrowe. No przede wszystkim pamiętajmy, że żywienie musi być spersonalizowane. Nie ma czegoś takiego jak nakaz czy zakaz. Życie polega na tym, że żywienie ma być dopasowane do nas. Są niejadki, co nie muszą wcale jeść, bo nie mają apetytu. Przede wszystkim też nie ma żadnej literatury, która by mówiła, że trzeba jeść śniadania. Co więcej, są okresowe posty, które paradoksalnie są dobrze opisane w literaturze. Przykładowo przedłużany post polega na tym, że już nie jemy na 2 godziny przed snem. Sen 8-7 godzin już jest postem nocnym. Przedłużając to o 2 godziny,
też pomagamy uruchomić w naszym ciele telomerazę, enzym odpowiedzialny za długowieczność, za poprawę regeneracji naszego DNA, naszego genomu, tak upraszczając, mówiąc. No i tutaj też to ma korzyści, dlatego jeżeli ktoś nie ma ochoty jeść śniadań, to nie musi, ale też pamiętajmy, że to jest intermittent fasting, że on polega na ewentualnym dostarczeniu wszystkich witamin, minerałów, polifenoli, białka, tłuszczu, całego BTW w tym okresie, gdzie jemy, ale nie ze śmieciowego żarcia, tylko z pełnowartościowego, zbilansowanego, i to wtedy intermittent fasting z niejedzeniem śniadań ma sens, ale to tak jakby kwestia indywidualna. Kolejny mit: potrzebujesz białka zaraz po treningu. Jeżeli ten trening nie jest robiony na czczo i kończysz trening, no to nie musisz dostarczyć. Po treningu na czczo jak najbardziej warto dostarczyć nie tylko aminokwasów, ale i węglowodanów, aby ten glikogen uzupełnić, ale bardziej trzeba patrzeć w kontekście całodobowego dostarczania tych protein, a nie patrzenia, że znowu coś w jakiejś godzinie trzeba coś zjeść. Nie ma czegoś takiego, to się rozpatruje w kontekście dobowym i tego się trzymajmy. Kolejna sprawa, chleb jest niezdrowy. No i ten mit oczywiście dotyczy, że marketowe, przetworzone produkty być może są niezdrowe. Jest wiele skandali osób, producentów pieczywa, gdzie dodawali przykładowo gipsu, czy zamiast rzeczywiście dawać pełnych ziaren, no to oni zabarwiali to karmelem czy kawą. Więc tutaj ten mit bardziej uniósł w kontekście oszukiwania przez producentów, ale też normy z roku na rok rosną. No i tutaj o to bym się nie bał, bardziej bym się bał o ewentualne nietolerowanie pszenicy, bo pszenica niestety też ma czarny PR związany z tym, że większość pszenicy jest Roundup, czyli sikana, spsikiwana, żeby szybciej obsuszyć, i niestety takie ziarna są używane do produkcji chleba. To jest problem, że osoby, które nie mają zbilansowanego żywienia pod kątem polifenoli, błonnika, to samo jedzenie białego pieczywa może negatywnie wpływać na układ pokarmowy i no, takie objawy jak wzdęcia z gaga wywoływać, więc osoby, które mają takie objawy, no to być może powinny dorzucić coś lepszego jeszcze do żywienia, bądź z czegoś zrezygnować w kontekście przetworzonych produktów, to być może zadziała w ten sposób, że będzie lepiej tolerować ta osoba białe pieczywo, ale tak jak mówię, to jest wszystko kwestia całościowego podejścia i ja też nie jestem osobą, żeby zakazywać czy nakazywać, tylko tłumaczyć ewentualne zależności, współzależności, łańcuchy połączeń. Jeżeli jedzenie kanapki z białego pieczywa tylko na śniadanie spowoduje, że ty kolejne posiłki będziesz jeść sałatki, nieprzetworzone, pełnowartościowe produkty, no to jedz sobie ten chleb, z tym, że jeżeli on ci służy, bo jeżeli powoduje zgagę, wzdęcia, no to też trzeba to rozważyć ewentualnie, żeby zminimalizować, czy być może zamienić na produkt pełnoziarnisty z jakichś zrównoważonych upraw. Też białe pieczywo ma foodmapsy, czyli cząsteczki węglowodanów odpowiedzialnych za irytację naszych jelit, i wtedy też jest większe prawdopodobieństwo, że będzie zgaga, wzdęcia, przelewanie się, więc to też jest bardzo kwestia indywidualna. Zielone warzywa są toksyczne. No tutaj chodzi o to, że większość warzyw jest z konwencjonalnej uprawy, czyli nie ekologicznej, a tam bardzo często się używa najróżniejszych fungicydów, herbicydów. No jeżeli byśmy nie umyli tego owocu, czy warzywa, przepraszam, to możemy dostarczyć spore ilości tych substancji, no które mają różnoraką literaturę, ale przyjmijmy, że no, mogą powodować różne rewolucje zarówno na poziomie układu pokarmowego i odpornościowego. No niestety trzeba uważać, dlatego tak bardzo ważne jest, aby myć warzywa, to jest po pierwsze, a po drugie, że jeżeli byśmy analizowali to, że jemy, nie jemy warzyw, bo są pryskane, a jemy przykładowo w zamian to przetworzone produkty, no to suma summarum i tak więcej dobrego przyniesie nam jedzenie tych pryskanych nawet i umytych zielonych warzyw, niż nie jedzenie tych warzyw w ogóle. Dlatego też trzeba to rozważyć. Ja jestem tego zdania, że myjemy i jeżeli dodamy właśnie błonnika, polifenoli, jakichś owoców jagodowych do tego zielonego produktu, bo ja głównie zielone szejki rekomenduję, no to nie ma problemu, żeby jeść w miarę systematycznie tego produkt, bo błonnik pomaga chociażby właśnie neutralizować te
ewentualne toksyczne substancje, które się tam znajdują, a najlepiej no to znaleźć źródło gospodarzy, którzy no, gwarantują, znamy daną osobę, że rzeczywiście te osoby nie pryskają, mają jakiś tam mały areał, że im się nawet pryskać nie opłaca i sobie dorabiają, sprzedając takie zielone warzywa na bazarku, to też jest super opcja. Dlatego to jest, tak jak mówię, zależy, gdzie kupujemy te zielone warzywa. Nie można jeść owoców na diecie. No oczywiście można jeść owoce na diecie, wszystko jest kwestią bilansu kalorycznego. Jeżeli chcemy schudnąć, musimy mieć deficyt, jeżeli chcemy przytyć, no to musimy mieć nadwyżkę kaloryczną, nie jedzenie w ogóle owoców i przykładowo dostarczanie słodkości w postaci przetworzonych produktów. No to widzicie, tu mamy po pierwsze, że produkt przetworzony, wysokokaloryczny, który sumarycznie zjemy więcej tych kalorii i dostarczy nie tylko kalorii więcej, co zwiększa prawdopodobieństwo przytycia, a tutaj mamy owoce, które są niskokaloryczne i mają mnóstwo polifenoli, błonnika, objętościowo mają bardzo też dużą objętość, masło maślane, dobra, są po prostu większe i dostarczają również wody, nawadniają nas, wszystkie witaminy, minerały dostarczają, więc tu oczywiście to jest bzdura, że owoce w naszym żywieniu nie powinny występować. Osoby, które są predysponowane w kontekście problemów jelitowych, bo niektóre owoce mają bardzo dużą ilość chociażby fruktozy. Współczesny świat, współczesne społeczeństwo jest niestety liźnięte czynnikami takimi środowiskowymi jak smog, palenie papierosów, alkohol, no i to już rozwala naszą mikrobiotę jelitową, może powodować nietolerancję fruktozy, no i wtedy takie osoby, które nie prowadzą się zbyt dobrze, jeżeli zjedzą większą ilość owoców, no to mogą odczuwać, że te owoce im nie służą, dlatego też musimy obserwować, czy być może my nie mamy jakiejś nietolerancji czy na fruktozę, czy na histaminę, bo to też jest częsty problem współczesnego świata. Najlepszy trening to siłownia. No oczywiście, że nie w kontekście utrzymania masy mięśniowej, nabycia muskulatury, no to owszem, ale no jeżeli Halinka chce zrzucić kilka kilogramów i ona świetnie się czuje na spacerze, i tu też automatycznie nawiążę do tego, że spacer, bo to jest też kolejny mit, że spacer nie spala tkanki tłuszczowej. Ten oddzielny film nawet na ten temat nagrałem, który się bardzo dobrze poniósł. Oczywiście to wszystko jest zależne od predyspozycji indywidualnych. Są osoby, które mają problemy z aparatem ruchu, jakieś zwyrodnienia stawów, kostek, no to taka osoba no, nie pójdzie robić przysiadów, tylko ona musi w pierwszej kolejności zrzucić kilka kilogramów poprzez systematyczną aktywność fizyczną. Na spacer jest najlepszym, co może w tym wypadku dla siebie zrobić, dlatego no, to też musi być dobrane indywidualnie i każda jednostka treningowa powinna się kończyć stanem euforycznym, szczęścia, zadowolenia, a nie, że my zajeżdżamy się jak dzika świnia i o matko, przesadziłam, nie chcę już mi się trenować. Dlatego też to trzeba rozważyć. 100% albo nic w żywieniu to jest najlepsza metoda. No to jest najlepsza metoda do zaburzeń odżywiania, zwłaszcza ortoreksji, bo potem dochodzi do sytuacji, że osoby, które stosują zasadę 100% albo nic, jeszcze się przesadnie motywują fit celebrytkami, gdzie one tylko najlepsze zdjęcia wstawiają i no niestety trochę zaburzają nam no rzeczywistość, świat tak nie wygląda, że to jest tylko trening i jedzenie, no my mamy dzieci, rodziny, pracę, musimy też dbać o to wszystko, nie mamy z reguły czasu, żeby tak pilnować treningów i żywienia, tutaj właśnie idzie to często w złym kierunku, wmotywowane no wyrywaniem czegoś z kontekstu. Taka osoba też zamiast właśnie tłumaczyć, że to jest system zależności, że to jest wszystko wielowymiarowe, tysiące odcieni szarości i tak dalej, to stawia, odkrywa jakąś jedną kartę i cały czas z nią gra. No niestety to tak nie wygląda i chodzi o to, żeby tą rozwagę, najlepiej 80-20 proporcje zachować, 80 zdrowo, racjonalnie, a 20% na testowanie i eksperymentowanie z żywieniem. Dobra, przyspieszamy, bo jesteśmy na 18 dopiero. Okresowe posty uszkadzają tarczycę. No oczywiście, że okresowe posty nie uszkadzają, nie mylić z głodówkami czy z żywieniem właśnie poniżej BMR, czyli podstawowej przemiany materii, no to wtedy organizm siłą rzeczy wprowadza się w pewnym momencie w hibernację taką, że zaczyna się produkować mniej hormonów tarczycy i ogólnie ta enzymatyka całego czy biochemia całego organizmu zwalnia.
Wtedy nie mamy właśnie spontanicznej nawet aktywności takiej, jakiej trzeba. Czyli jak ktoś by przez 2-3 tygodnie jadł tak skrajnie kalorycznie, no to on się staje osowiały i jego organizm zaczyna być wrakiem. No i wtedy tak to może wpływać negatywnie ogólnoustrojowo na cały organizm, ale to już jest wtedy głodzenie się, a nie okresowe posty, które z reguły mają dostarczyć odpowiedniej liczby kalorii, a tylko nie jemy w ściśle określonych przedziałach czasowych, a summa summarum żywienie jest pełnowartościowe, bogate w witaminy, minerały, polifenole i tak dalej. Więc tutaj nie mylmy tego tematu. Tyje na ujemnym bilansie kalorycznym. No oczywiście tak nie jest. Ja to tłumaczyłem na przykładzie osoby, która ma niedoczynność tarczycy. W tym przypadku przykładowo dana osoba ma niedobór hormonów tarczycy i TDE, czyli całkowity wydatek energetyczny, zwalnia. Tak jak kiedyś przykładowo BMR spalało około 65-70 całości kalorycznej, którą dostarczamy z pożywienia, tak teraz spala tylko 30, bo tu chodzi o to, że nasz organizm pod wpływem właśnie bije nam bardzo aktywnie serce, procesy myślowe też dużo spalają energii, enzymy związane z wątrobą, z trzustką produkują się, to też spala kalorie. I teraz właśnie w momencie, kiedy mamy zaburzoną tarczycę, to też nie ma, to wszystko nie działa tak sprawnie, czyli siłą rzeczy też dużo mniej spala kalorii. Kolejna sprawa, jeżeli to w organizmie, te wszystkie, cała enzymatyka, biochemia zwalnia, to też automatycznie my się robimy osowiali, czyli już nie mamy tej spontanicznej aktywności ruchowej, gestykulacji, to też wszystko przepala kalorie. I tak właśnie jak ja tłumaczyłem, że dana osoba kiedyś jadła 2500 kalorii i chudła, tak teraz je 1500 i nie chudnie, przy założeniu, że tak samo je i tyle samo się rusza. No i to jest właśnie spowodowane tym błędnym postrzeganiem, że my jemy bardzo mało, a nie chudniemy. No nie chudniemy dlatego, że ta podstawowa przemiana materii, TEF, to wszystko spowolniło. No i niestety też jeszcze często jest problematyka związana z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, czyli my te płyny są odkładane. My często też puchniemy w tym kontekście, no ale to są już zaburzenia bardziej hormonalne niż taka zdrowa osoba, która jest aktywna, rusza się, chodzi na treningi, je odpowiednią ilość pożywienia, no to taka osoba powinna bez problemu chudnąć, no ale ona wtedy generuje deficyt kaloryczny. Zawsze u podnóża jest brak deficytu kalorycznego, jeżeli chcemy schudnąć. No to jest złota zasada i tego nie przeskoczymy. Wszystkie probiotyki są szkodliwe. I tutaj chodzi o to, że kiedyś KNF zrobił badania i wyszło, że tam większość, lwia część probiotyków jest w ogóle źle opisana, że niektóre mają bakterie fakalne i w ogóle i w szczególe. No oczywiście, że tak jest, tym bardziej, że ten rynek się bardzo dynamicznie rozwija. Wielu producentów jakiejś średniej jakości probiotyki nieznanego pochodzenia wkłada w swoje probiotyki. Tylko pamiętajmy, że tutaj w tym kontekście za ceną idzie jakość. Jeżeli chcemy mieć dobry probiotyk, no to on musi być opisany, czyli to nie jest Lactobacillus, tylko musi być przykładowo Lactobacillus plantarum 299V. I to właśnie ta końcówka z reguły ma patent, jest opisana, ma mnóstwo badań, publikacji naukowych i tam nie ma mowy, że kupując ten produkt z tym szczepem, on to nie będzie ten szczep. On jest dlatego opisany i ma patenty i ma badania, żeby po prostu był tak jak jest. Nikt, który zbadał, no to są właśnie probiotyki za jakieś 6 zł, 10 zł. No tu probiotyk, żeby w ogóle miał rację bytu, to one zaczynają się gdzieś od 20-30, a niektóre rzeczywiście bardzo dobre, bardzo dobrze opisane i które mają bardzo bogatą literaturę, krążą nawet w granicach 50-60 zł. Taki Vivomix nie mógłby sobie przykładowo pozwolić, że tych bakterii, które ma opisane na etykiecie, ich nie ma, czy Labuan, czy właśnie Sanprobi i tak dalej. Są producenci, gdzie mają przetarty szlak i oni nie mają prawa na potknięcie, a jeżeli by im się potknęła noga, no to rynek by ich zweryfikował. My mówimy o probiotykach tych takich w aptece, gdzie wiecie, no coś kosztuje 6 zł i nie wiadomo co tam jest, no i wtedy właśnie się kupuje jakieś fakalne, gówniane probiotyki. A kolejnymi dieta ketogeniczna najlepsza na wszystko. No oczywiście, że tak nie jest. To jest jedno z narzędzi, tak samo jak żywienie
ketogeniczne, paleo, weganizm, frutarianizm, no, jedne są lepsze, drugie gorsze, to są wszystko narzędzia. Możemy w jeden dzień jeść keto, w sensie bardziej tłuszczowo, w drugim bardziej białkowo. Jeżeli mamy dzień treningowy, to może być totalny high carb. Są przykładowo schorzenia typu lekoporna padaczka, epilepsja, czy problemy neurologiczne, gdzie narzędzia typu dieta ketogenna jak najbardziej zdadzą egzamin, no ale długodystansowcy, maratończycy, no ja nie wiem, czy tu akurat keto by mogło zdać egzamin. To jest wszystko, trzeba analizować w ściśle określonym kontekście, spersonalizowane pod daną osobę, a nie mówienie, że coś jest lepsze od drugiego. Spacer nie pomaga odchudzać. No tak jak mówiłem, spacer jest rewelacyjnym narzędziem w kontekście spalania nie tylko tkanki tłuszczowej, generowania deficytu kalorycznego, ale też pobudzania naszych neuronów, aparatu ruchu, podnoszenia mimo woli endorfin, same superlatywy. Ważne co jem, liczą się tylko kalorie. No, ten mit, no oczywiście, jakbyśmy wzięli 100 gramów Snickersa, 100 gramów szejka na bazie zielonych warzyw, owoców jagodowych, kurkumy i tak dalej, no to tu mamy taki potencjał antyoksydacyjny, prozdrowotny, wspierający nie tylko jelita, ale i wątrobę, mózg, nerki i tak dalej, a tu mamy po prostu puste kalorie, dlatego no oczywiście, że to jest mit powielany z reguły przez osoby, które nie mają nic wspólnego ze zdrowym odżywianiem, a gdzieś tam chcą się przewijać przez pryzmat fitnessowo, kulturystyczny i one robią formę, bo na tym formę można zrobić, tylko wiecie, no pytanie, jak to się odbije na przestrzeni 10 lat, bo ja tutaj stosuję głęboką profilaktykę i chodzi o to, żeby czuć się dobrze, a jak takim syfem się też napchasz, no to kolejna sprawa, że jeżeli weźmiesz książkę, no to w ogóle twój mózg nic nie przyswoi albo przyswoi 80% mniej, bo no po prostu mózg nie jest odżywiony, dlatego jest bardzo istotne, z czego czerpane są te kalorie. Kawa jest niezdrowa. Czyli no kawa jest niezdrowa dla osób, które mają przykładowo zaburzenia genu CYP 1-2A, czyli nie mają enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie kofeiny i te osoby po wypiciu kawy mają delirę, ręce się trzęsą, zimne poty, gonitwa myśli, strach o życie, niepokój i tysiąc jeszcze innych takich czynników, ale z reguły publikacje też to pokazują, mimo że kawa jest palona i ma jakiś minimalną ilość potencjału pronowotworowego, zresztą jak wszystko we współczesnym świecie, to suma korzyści z picia kawy jest tak potężna, że powiedzmy, tak jakbyśmy porównywali 95% prozdrowotnych właściwości do 5% negatywnych. No to już odpowiedź macie również jednoznaczną. Zdrowe odżywianie jest drogie. No zdrowe odżywianie porównując do przetworzonych ciasteczek, batoników i ilość, jaką jemy tych produktów, dostarczamy, że ciągle jesteśmy głodni, no to być może jest droga, ale patrząc przez pryzmat, że kupimy ziemniaki, cebulę, jajko i z tego zrobimy tortille de patatas, bardzo ciekawe danie hiszpańskie i nas nasyci na 4-5 godzin, no to summa summarum taki koszt posiłku to jest 6-7 zł, czy nawet 5, bardziej bym obstawiał, a tutaj zjemy za 5 zł jakąś paczkę chipsów i jesteśmy głodni po godzinie, dlatego to wszystko jest kwestia, w jakim kontekście to rozpatrujemy. No, no nie ma czegoś takiego, że coś jest drogie. Jeżeli porównamy przykładowo krewetki do kurczaka, no to wiadomo, że krewetki są drogie, no ale jeżeli mamy kurczaka, no to pamiętajmy, że też równie dobrze możemy iść jeszcze w innym kierunku, że możemy kupić wątróbkę, podroby, które są po pierwsze, że tańsze, a po drugie mają więcej wartości odżywczych. No i widzicie, to jest wszystko kwestia sztuka balansowania i poruszania się w tym świecie żywieniowym i wiedzy, co ile ma witamin, minerałów, za jaką cenę. Najtańsze są węglowodany, potem kwasy tłuszczowe, a najdroższe z reguły są proteiny. Jakbyśmy przeanalizowali socjoekonomicznie, kto ile ma pieniążków i jakie robi zakupy, no to w jego koszyku z reguły będą niestety węglowodanowe produkty przetworzone, no bo to jest najtańsze i na więcej, na droższe produkty go nie stać, no. Niestety to też ten pryzmat socjoekonomiczny cały czas musi być przez ten kanał przewijany. No smutne, ale prawdziwe. Nie jest drogie, jeżeli umiemy i świadomie poruszamy się po żywieniu.
Nie mogę jeść słodyczy podczas odchudzania. No tak jak mówiłem z tym mitycznym batonikiem, jeżeli ten jeden baton jesz co drugi, trzeci dzień i on ma zagwarantować ci to, że jesz czysto, zdrowo, zbilansowanie w reszcie dnia, no to nie ma problemu. Jedz ten batonik słodkości najróżniejszy, tylko trzymaj bilans, wlicz go w bilans kaloryczny i wszystko gra. No i nie ma tu wpadać w jakieś skrajności, więc tutaj też to nie ma żadnego znaczenia. Kolejny mit, jeżeli będziesz słodzić herbatę, przytyjesz. To samo tyczy się tego, tej soli, że tu nie chodzi o to, że my solimy czy słodzimy herbatę czy kawę, tylko chodzi o to, że statystycznie wszystkie dane pokazywane w kontekście, że Polacy dostarczają za dużo soli czy za dużo cukru, to nie jest, że oni biorą w kieszeni, noszą łyżeczkę z cukrem i se wszystko dosładzają. No po prostu jedzą przede wszystkim przetworzone jakieś batony, chipsy, paluszki, eklerki i tak dalej, i tak dalej. I tam dopychają tej ilości cukru. Chodzi o cukier dodany, napoje, syrop glukozo-fruktozowy, melasa. Jest 52 nazwy najróżniejszych cukru, pod którymi producenci ukrywają ten słodzik. Dlatego to jest problem. Przetworzona żywność i tam dostarczamy tego wszystkiego. Dlatego podsumowując, bądźmy rozsądnymi konsumentami, jedzmy wszystko w proporcji 80-20, bawmy się tym wszystkim, zminimalizujmy po prostu przetworzone jedzenie, dostarczmy więcej warzyw, owoców, mięsa dobrej jakości, zminimalizujmy przetworzone szynki, kiełbasy, jak jedliśmy 5-6 razy w tygodniu, to jedzmy to 2-3 razy, a ten budżet, który nam zostanie, to zjedzmy sobie raz w tygodniu nawet jakąś dziczyznę, kupmy i sumarycznie prozdrowotnie wyjdzie dużo lepiej. Białko możemy dostarczać z roślin strączkowych. Nawadniajmy się, wysypiajmy się, bądźmy świadomymi konsumentami. A jeżeli chcecie szerzej przeanalizować te wszystkie punkty, no to te naczynniki pierwsze rozłożone na platformie motivator.tv, gdzie tam w 3 dni nauczę cię więcej niż przeciętna osoba uczy się w własnym zakresie. Macie tam i podcasty, kursy, wideo, e-booki, infografiki. Grupa premium, możecie zadawać pytania. No nic, tylko jedyne co musicie zainwestować to czas, bo tam jest aktualnie przecena 189 zł z 500 zł, więc kto ma ochotę, to zapraszam do wspierania mojego projektu. No i tyle ode mnie. Widzimy się niebawem. Na razie.